Panie trenerze, emocje po tym derbowym spotkaniu jeszcze nie opadły, a co do samego przebiegu spotkania, to piłkarze chyba dostarczyli sporo materiału do analizy. No nie ma co ukrywać, że bardzo dużo. Rzadko to, co powiedziałem na konferencji prasowej, że nawet oglądając ten mecz jeszcze raz później na żywy staśmy, to nie ma co ukrywać. No to rzadko się zdarzają takie mecze, gdzie ma się wszystko pod kontrolą i w pewnym momencie po 5 minutach jest 3-0. No także 5 minut zadecydowało o całych losach derbów, co nie ulega wątpliwości, że to jest sztuką wykorzystywać sytuację. My po prostu nie umieliśmy swoich wykorzystać i przegraliśmy. Jest to na pewno bardzo dużo, jeżeli chodzi o analizę samego rozegrania, analizę tego, że no w piłce najważniejsza jest skuteczność i to, co mówiłem, że bardzo często takie mecze decydują stały fragment gry, który otwiera wyniki. Tak tu w tym spotkaniu było. Kolejnym rywalem Krakowi jest Górnik Zabrze. Gospodarze też na pewno będą chcieli się pokazać jak najlepszej strony, bo ostatnio trochę się zacięli, spadli z ligowego szczytu tabeli, więc zapowiada się dla nas ciężki mecz na koniec tej przerwy. No wszystkie mecze mieliśmy ostatnio trudne, bo trzeba przyznać, że ten terminarz na pewno nam nie sprzyjał, jeżeli chodzi o to, że mieliśmy tak to poukładane i nie ma co ukrywać. No, my też jednak chcemy się zrehabilitować. Jednym szczęście, że ten mecz jest tak szybko, że nie trzeba za dużo myśleć, tylko zagrać te spotkanie. Trzeba zrobić wszystko, żeby chcemy na pewno wygrać i zakończyć ten rok lepiej i zdecydowanie poprawić humory kibicom, bo wypada też podziękować im za to, że była grupa, która dopingowała fantastycznie i to do samego końca. I zrobimy wszystko, żeby właśnie też ci zawodnicy się odbudowali, bo to jest dla nich też ważne. Wiadomo już, że nie zagra Piotr Malarczyk z powodu żółtych kartek. Na konferencji powiedział pan, że zastąpi go najprawdopodobniej Oleksiej Dityatiew. Czy jeszcze jakieś inne roszady w składzie są planowane przez pana? No to wiedzieliśmy już, że w końcówce meczu, że jest taki wynik, to chcieliśmy po prostu dać, żeby już był na boisku, żeby poczuł i się zrozumieli z tą linią, a na pewno mamy jeszcze 3 dni treningów i w tych 3 dniach treningów zobaczymy, jakie zmiany porobimy. A jak wygląda kwestia powrotu do zdrowia Miro Czewilo? Czy będzie brany pod uwagę przy okazji tego meczu, czy jeszcze nie? Nie, Miro już do końca rundy jest wyeliminowany i jeszcze dzisiaj ma badania specjalistyczne. Miejmy nadzieję, że tam już wszystko będzie, bo najważniejsze jest, żebyśmy wiedzieli diagnozę i to był problem, który gdzieś tam jest. No, 4 raz złapał go wirus i nie ma w tym żadnych tam jakiegoś drugiego dna, czego niektórzy szukają. Jakiego meczu możemy się spodziewać w Zabrzu? No trzeba bardzo trudnego, no, komplet publiczności na pewno, bo chodzi regularnie. Tam jest to zespół, który jest nabiegany, który rzeczywiście na te polskie warunki bardzo agresywny jest dobrze zorganizowany, dlatego musimy zagrać konsekwentnie i nie możemy popełniać tak prostych błędów, jak popełnialiśmy w derbach.